Okej, dobra, bo musimy w tej części wideo tutorialu zwrócić uwagę, jak to szybko kopiować elementy, jeśli nie chce się wam od nowa rysować, ale to nie jest takie trudne, ale trzeba wybrać odpowiednią opcję i ja o niej nie zwrócę na nią uwagę, bo jak użyłem pierwszej opcji copy. Dobra, nie, jeszcze raz, bo musiałbym tutaj postać moją skopiować. Dobra, skopiujemy sobie na przykład postać. Bo w tym ogniu również da się przekopiować to. Ale trzeba zrobić to w odpowiedni sposób. Włączamy sobie Onion Skin. I wybieramy Paste Insert. Wtedy nam skopiuje tą postać. Teraz sobie wyłączę Onion Skin. Bo w Adobe Flash robi się inaczej i tu robi się inaczej. Bo tu zrobimy efekt, że przeskakuje przez skrzynię. Dobra, kopiujemy sobie to, copy. Włączamy Onion Skin. Paste Insert. Jeszcze raz zaznaczamy. I lekko przesuwamy w dół. Dlaczego to jest poza zasięgiem kamery? Bo potem jak będzie lądował na ziemię, to to z powrotem przesuniemy. Dobra, wyłączamy Onion Skin. I teraz playback będzie do 13 klatki. Zaznaczyłem markerem. A tutaj jest, że lub pętla. O, już mamy naszą krótką animację. Także jeszcze wam ciekawą rzecz powiem. Dodatkowo mam taką ciekawą opcję, aby można było szybko rękę przesunąć. Nożyce. Mam cutter tool. Podobna opcja występuje w Toon Boom Harmony programie. Nie martwcie się o kolory. On automatycznie wypełnia nam te kolory. Zaraz wam okażę. Nie martwcie się, jeśli widzicie coś takiego jak tu, bo jak to zamalujemy, to automatycznie nam kolor wypełni. Ach, wystarczy kliknąć na to, już mamy czarny kolor. Taran, nie musimy wypełniacza na nowo używać. Zamiast, nie zapisujemy osobno zapisane jako, zapis level jako, bo to może nam namieszać. Dajmy save all, zapisz wszystko. Bo każdy projekt musi być w osobnym folderze. Biega ma swój osobny folder, jako osobny folder jest na dysku D. W żadnym wypadku nie zapisujecie folderze tym, i w podfolderach. Każdy folder musi być na dysku osobno. Na przykład projekt biegać ma swoje własne pliki tu. Tłumaczę, o co chodzi. To jest nasz level. On też się zapisał. To też się zapisało. To głównie level się teraz zapisuje. Kolory są automatycznie zapisane. On je pamięta. Chociaż mógłbym w sumie je zapisać. Save palette as. Tak na wszelki wypadek, aby wam okazać pole te jeden. A zapisać co mi szkodzi. Tyle, żeby się nie pojawił potem błąd w tym programie. Kiedyś w wersji OpenTunes 1.1.2. Nie wiem, czy taka wersja. Bo oni numerację jakąś taką dziwną stosują. To jest nowsza kompilacja z tego roku i tam poprawili mnóstwo błędów. Ja zawsze daję opcję Save All. Wtedy wam wszystkie pliki zapisuję od razu. Podobno ten program do Toon Boom Harmony, ale trochę lepsze. Toon Boom Harmony nie pamiętał mi koloru. Często jak otwierałem projekt, to były brakujące kolory i musiałem na nowo je edytować. W tym programie ten problem nie występuje. O, to jest moja animacja. Jeszcze jej nie dokończyłem. Teraz zrenderujemy sobie naszą animację. File. Output settings. Ustawienia wyjściowe.
tak się to tłumaczy. Tu się ustawia frame rate. Ilość klatek na sekundę dałam 3, ponieważ mój projekt nie jest jeszcze ukończony. Tutaj się ustawia jakość i wybrałem format M4, ale musi być kilka kodeków zainstalowanych. Xvid. Dobra, mam go gdzieś tutaj. FMPEG. Wcześniej pokazywałem, ale pokażę to jeszcze raz. To jest jak gdyby kodek na licencji otwartej. On słucha jako ten dodatek wspomagający do renderowania. Krita też z tego korzysta, jak się renderuje animacje. Krita też jest spoko, ale ten program jest lepszy do animacji. Dobra, teraz sobie ustawiam save in, zapiszmy. Tu mamy folder już ustawiony. Szybko biegnie. Ach, głupi tytuł, powinienem wymyślić inny tytuł, no ale dobra. Ustawiłem końcowa klatka 13. O nie, jak 13? Jak on mi tu dziwnie pokazuje? Dlaczego lewej? Czemu taka dziwna numeracja? Czy on się tu nie pomylił? O Holandia, to jakoś tak dziwnie jest. Dobra, zobaczę, czy nie mam błędu. Kurde, co jest? Póki sam program mi się nie wyłączył, możliwe, że wyeliminowali błędy. Dobra, trzeba sprawdzić. Kurde, ja nie pamiętam, jak nazwałem. Gdzie on mi to zapisał? Biegnie. Nie zapisałem tam, gdzie powinienem. Ale to jest przecież tu. Aha, dobra. Może teraz mi nie pojawi się błąd. Okej, dobra, sprawdzimy nasz projekt. Kurde, co jest? A, dobra, mam tu. O nie, dlaczego tak? Aha, bo mogłem zrobić tak, mogłem moi drodzy kamerę oddalić. W sumie mogłem tak zrobić. To byłby efekt oddalenia. No wiecie, że tu można również kamerę animować. Z tym to się jeszcze nie bawiłem, bo to jest troszkę wyższa szkoła jazdy, bo... Nie, kurde. To jest inaczej. Nie ma takich skrótów klawiszowych, jak w programie Blender czy 3D Max. Tu mam hormony, mam podobną opcję. Ciekawe to jest. Muszę się dowiedzieć, jaki jest skrót klawiszowy do tego, to bym mógł oddalić kamerę i mógłbym animować. Chociaż właśnie o to chodzi, że on skacze, a ten obiekt nie jest, jest wykadrowany trochę. Muszę się zobaczyć. Muszę efekt rozmycia też stworzyć, ale jeszcze do tego nie doszedłem. A pamiętajcie, żeby użyć do zapisu, zapisz jako wszystko, wtedy program nie ma błędów.